Redakcja portalu o historii EU zaprasza na relację wideo ze spotkania online pod tytułem Kodeks Etyki Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dlaczego jest potrzebny? Z twórcami kodeksu, profesorem Krzysztofem Zamorskim z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem Dariuszem Stolą z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, profesorem Markiem Kornatem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, rozmawia profesor Anna Ziębińska-Witek z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Spotkanie odbyło się 21 maja 2021 roku o godzinie 16 na portalu O Historię EU. Relacja wideo jest dostępna w naszych mediach społecznościowych, kanale YouTube, Twitterze i Facebooku. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji. Zachęcamy także Państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów zorganizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszych profilów na Facebooku i Twitterze. Realizacja wideo i podcastu dr habilitowany Piotr Witek. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Ziębińska-Witek i w imieniu swoim własnym oraz portalu O Historię EU chciałam powitać naszych gości w bardzo arcyciekawej z mojej perspektywy rozmowie, debacie na temat kodeksu etyki. Właściwie nie powinnam przedstawiać tutaj panów, dlatego że są doskonale znani w środowisku historycznym, ale żeby stało się zadość wszelkim standardom, króciutko przedstawię. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan profesor Krzysztof Zamorski, historyk i profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Dziejów Historiografii i Metodologii Historii. Pan profesor zajmuje się teorią historii, historią historiografii, historią społeczno-gospodarczą i demografią historyczną czasów nowożytnych i nowoczesnych. Jest autorem kilku książek oraz 150 artykułów i rozpraw, a także współredaktorem i redaktorem historyki. Jednego właściwie najważniejszego czasopisma polskiego poświęconego teorii historii i historiografii. Kolejnym gościem naszym jest pan profesor Marek Kornat, historyk, sowietolog, eseista, kierownik Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pan profesor specjalizuje się w zakresie historii najnowszej. W ramach pracy naukowej zajmuje się historią dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XIX i XX wieku, polską polityką zagraniczną w latach 1918-45, dziejami polskiej i zachodniej myśli sowietologicznej, a także dziejami polskiej historiografii. Jest autorem 7 książek, redaktorem bądź współredaktorem kilku prac zbiorowych i wydawnictw źródłowych, a także ponad 200 artykułów naukowych i około 30 recenzji. Last but not least, pan profesor Dariusz Stola, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, członek Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2019 pan profesor Stola był dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich w Polii. Wykłada historię współczesną, prowadzi badania na temat migracji międzynarodowych w XX wieku, na temat zagłady Żydów, stosunków polsko-żydowskich, reżimu komunistycznego w Polsce i pamięci społecznej. Pan profesor jest autorem lub współautorem 10 książek, ponad 150 artykułów, stypendystą programu Fulbrighta i Fundacji Nauki Polskiej. Wszyscy panowie byli członkami komisji, która powstała w 2019 roku w marcu przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Komisja pod przewodnictwem profesora Zamorskiego opracowała projekt, który po wielu dyskusjach
ostatecznie przyjęła w czerwcu 2020 roku. Projekt kodeksu etycznego został poddany konsultacjom, uwagom i ostatecznie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTH. I właściwie w chwili obecnej Zarząd Główny podjął uchwałę o przyjęciu kodeksu etyki PTH i będzie on przedstawiony do zatwierdzenia na najbliższym walnym zgromadzeniu delegatów PTH. Czyli właściwie mówimy tu już nie o projekcie, a generalnie o kodeksie. Kodeks etyki historyka obejmuje podstawowe cztery części. Przede wszystkim zasady podstawowe, następnie badania historyczne i przedstawianie ich wyników, część trzecia historia w sferze publicznej i część czwarta stosowanie i zmiany kodeksu. I zasadniczo chciałabym, ażeby nasza dyskusja skoncentrowała się właśnie po kolei na tych fragmentach kodeksu, z tym, że chciałabym, żeby również niejako obejmowała, gdyż no, jest to powiązane ze sobą oczywiście, obecną sytuację historii jako nauki, jako profesji, trudną powiedziałabym sytuację i przy okazji tego kodeksu etyki chciałabym, żebyśmy również o tym porozmawiali. Pierwsze moje pytanie właściwie skierowane będzie najbardziej do profesora Zamorskiego, a przynajmniej chciałabym rozpocząć tutaj od tego, dlatego że pan profesor Zamorski w swojej bardzo świeżutkiej, ostatniej książce pisze o profesjonalizmie, o rosnącym profesjonalizmie zawodu historyka na przełomie XIX i XX wieku oraz o utopijnej, jak się okazało, ale wiele znaczącej z perspektywy naszej tutaj obecnej sytuacji i dyskusji, tak zwanej idei tak zwanej ekumeny historyków. Ekumeny, czyli takiej platformy, która w imię uprawiania profesjonalnej nauki za pomocą stałych i określonych metod mogłaby połączyć ludzi o odmiennych przekonaniach i odmiennych interesach politycznych. Ja tutaj postrzegam ten kodeks etyczny również jako taki krok, taką nadzieję i taką ideę, prawda, tutaj widzę stworzenia takiej ekumeny. Niestety ani Polska, ani wspólna przestrzeń dialogu nie istnieje i to pęknięcie nie tylko dzieli na przykład Rosję i Polskę, czyli przebiega w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią i wewnętrznie mamy narodowe podziały w poszczególnych krajach. W liście takim otwartym, opublikowanym dosłownie dwa dni temu, 19 maja 2021 roku, pod tytułem Humaniści apelują polityku zaufaj naukowcowi, grupa naukowców z UAM oraz profesor Traba z PAN-u powiadają tak, niezbędne jest wypracowanie pola dialogu na temat wspólnie doświadczanej przeszłości, która jest miarą dojrzałości demokratycznego społeczeństwa. Polacy potrzebują historii, a nie politycznej, zideologizowanej obsesji na jej punkcie. Koniec cytatu. Tym właśnie cytatem chciałabym rozpocząć i zadać pierwsze pytanie dotyczące kodeksu, a mianowicie kiedy i dlaczego pojawiła się idea spisania kodeksu? Czy w przeszłości kiedykolwiek podjęto w Polsce lub na ziemiach polskich taką próbę wprowadzenia kodeksu etycznego dla historyków? Czy to, z czym mamy teraz do czynienia, jest to całkowicie bezprecedensowa idea? I czy kodeks faktycznie powstał po to, by wspomóc powstanie wspólnoty uczonych historyków, ekumeny historyków, którzy szanowaliby się wzajemnie? Panie profesorze Zamorski. Więc kodeks nasz powstał jako inicjatywa, ja przynajmniej to tak odbieram, grupy naszych kolegów lubelskich. Myślę tu w szczególności o profesorze Mazurze, myślę o profesorze Wnuku, myślę o profesorze Stobieckim, myślę też o profesorze Stoli tu obecnym, bo to była grupa, z którą rozmawialiśmy o tym i mówiliśmy, że byłoby dobrze, gdyby doprowadzić do skodyfikowania podstaw, w oparciu o które moglibyśmy łatwiej między sobą rozmawiać o naszej profesji, profesji historyka. Natomiast pani profesor Ziębińska nawiązała do tej książki mojej ostatniej. Muszę powiedzieć, że uświadomiła mi, że rzeczywiście gdzieś wewnętrznie kwestia ekumeny
była może nie tak uświadamiana, jak ona jest w książce, bo dotyczy przecież czegoś zupełnie innego, ale była źródłem. W jakim sensie była źródłem? W takim sensie była źródłem, że ten kodeks jest kodeksem historyka profesjonalnie, czy też można powiedzieć profesjonalnie, o tak mówimy, trudniącego się przedstawianiem, badaniem przeszłości. Mnie osobiście ta idea pociągnęła dlatego, że zdaję sobie sprawę z ogromu w tej chwili natłoku myśli, czy koncepcji, czy sposobów odczytania historii, które mają absolutnie niewiele wspólnego z rzeczywistym, profesjonalnym podejściem do badania przeszłości i co więcej, z rosnącym, stale poszerzającym się przepaścią pomiędzy badaniem profesjonalnym, a pomiędzy, że tak powiem, pierwszą refleksją o przeszłości. Myślę, że nasza kultura doprowadziła do sytuacji, w której nie widać, przynajmniej w kulturze popularnej, głębokiego zainteresowania profesjonalnym badaniem przeszłości. I w tym sensie ten kodeks był mnie wewnętrznie potrzebny. To nie jest sytuacja tej profesjonalizacji ekumeny, o której mówiliśmy, bo wówczas ekumena rodziła się w oparciu o scjentyzm, to znaczy grupa ludzi, która tworzyła kongresy, Międzynarodowe Kongresy Historyków. To była grupa ludzi święcie przekonana, że oto historyzm niemiecki dał nam narzędzie, historia jest nauką, wszyscy do tego wiemy i my uczeni między sobą możemy rozmawiać. I też jeden wniosek z naszych badań, będę na tym kończył. Spotkaliśmy się w grupie bardzo różnorodnej. Mieliśmy bardzo i mamy bardzo różnorodne poglądy polityczne, mamy bardzo różnorodne poglądy na temat wartości poszczególnych badań czy technik badawczych w historii, bo ja może przypomnę skład naszej grupy, była to pani profesor Małgorzata Gmurczyk-Wrońska z Instytutu Historii PAN i był to tu obecny pan profesor Marek Kornat z Instytutu Historii PAN i UKSW, był pan profesor Mariusz Mazur z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, był profesor Andrzej Nowak z Instytutu Historii UJ oraz Instytutu Historii PAN, był pan Henryk Rutkowski z Zarządu Głównego i członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa, był profesor Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego, pan profesor Dariusz Stolet obecny i pan profesor Rafał Znów. Mieliśmy bardzo różne poglądy, ale wiara w to, że nauka potrafi stworzyć platformę porozumienia, daje owe poczucie ekumeny, jakiejś takiej swoistej ochrony, czy pewnej tworzy pewną taką przestrzeń, w której możemy rozmawiać, w której możemy się porozumieć i możemy dojść do porozumienia, potwierdza to, że chyba nie jest tak do końca źle z nauką, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że problem przełożenia profesjonalnego uprawiania historii na to, co jest w tej chwili traktowane jako historia w sferze publicznej, pozostaje i pozostawia bardzo wiele do życzenia. Dziękuję. Pan profesor Stola. Ja może dodam, że moją motywacją było przekonanie, że jeżeli historycy nie zjednoczą się wokół czegoś, czy takie przekonanie, że historycy szeroko rozumieni, ci, którzy uprawiają historię, to może przytoczę z preambuły, jak to jest napisane, o historyków jako grupie badaczy i badaczki, nauczyciele i nauczycielki oraz wszyscy inni, którzy uprawiają historię, do kogo jest to zwrócone. Jeśli nie uświadomimy sobie, jakie wartości nas łączą, a także co jest przeciwko czemu występujemy, to będziemy ulegać degradacji i najazdowi. O ile jak profesor Zamorski zajmował się przełomem XIX-XX wieku, przed chwilą słyszeliśmy o profesjonalizacji zajęcia czy zawodu historyka, to teraz obserwujemy deprofesjonalizację. To znaczy zatarcie granicy pomiędzy nadawcą i odbiorcą w wyniku rewolucji komunikacyjnej sprawiło, że bardzo wiele różnych osób mówi o przeszłości. Mówi, pokazuje, wyświetla, śpiewa, rzeźbi, maluje, na różne sposoby przedstawia przeszłość. I nie chodzi tylko o to, że wielu z nich nie ma wykształcenia akademickiego w tym celu, ale po prostu może nie wiedzieć. Więc znowu przytoczę zdanie z preambuły, że kodeks jest po to,
aby przypomnieć zasady dobrego uprawiania historii i aby każdy, właśnie każdy, nie tylko historyk, mógł sięgnąć po niego w razie wątpliwości lub sporów. I tu w sprawie sporów, otóż ze zgorszeniem oglądam od lat narastające schamienie. To nie odnosi się do moich chłopskich przodków to określenie, tylko do takiego barbaryzacji zachowań, w szczególności obrażania oponentów w różnych sporach, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale nie tylko. Jeżeli nie wprowadzimy samoregulacji, jeżeli sami jako historycy szeroko rozumieni nie ustalimy, co nas łączy i czego jesteśmy gotowi bronić, zdecydowanie bronić, czyli także potępiać zachowania, które łamią to, co jest dla nas cenne, to jesteśmy skończeni. To uregulują nas politycy za jakiś czas, jak już utracimy wiarygodność, przekonując odbiorców, że jesteśmy po prostu grupą interesów, tak na przykład jak okazało się, że prawnicy są grupą interesów. To nie jest grupa ludzi, którzy coś wiedzą o prawie, tylko to jest grupa interesów, więc wkrótce okaże się, że historycy, zwłaszcza historycy akademiccy, którzy dążą do prawdy, której nie można przegłosować, są grupą interesów, którą należy uregulować, jakoś ustawić do pionu. I właśnie ostatnia rzecz, być może najważniejsza, wydaje mi się, że jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na prawdę, na samo pojęcie i rozumienie prawdy. I ja to widzę tak, że w tym celują dwie skrajności takich uczuć politycznych, bo to nawet nie są ideologie, tylko uczucia. Dla ludzi o orientacji lewicowej, którzy dążą do równości i emancypacji, jest pragnienie wyzwolenia człowieka z bezosobowej tyranii prawdy. No bo jak to jest, że ja muszę coś przyjąć tylko dlatego, że to jest prawda, a ja nie chcę. Nie zgadzam się na to. Z drugiej strony prawicowi autorytaryści, którzy mają rządzę władzy, również mówią nam, no jak to jest, przecież naród w większości oddanych wyborach zdecydował, że tak nie było. Nie chcę, żeby tak było, jak wy mówicie. Dlaczego mamy przyjąć coś tylko dlatego, że wy twierdzicie, że to prawda? Więc jesteśmy świadkami bardzo poważnego zagrożenia. W wielu krajach świata to jest zjawisko, nie wiem jak to wygląda w Indiach, ale w różnych krajach Zachodu z pewnością mamy z tym do czynienia. Jeśli my tego nie będziemy bronić, to nikt tego nie obroni. Dziękuję bardzo. Do problemu prawdy jeszcze powrócimy, gdyż tak naprawdę kodeks nie definiuje tego, czym jest prawda historyczna, ale jeszcze chciałam zapytać pana profesora Kornata, czy chciałby pan profesor coś tutaj dodać w tym temacie? Cóż, no moi przedmówcy powiedzieli już dużo. Ja bym tylko może jeszcze właśnie zgadzając się z tym, chciałbym dodać, że istotnie była potrzeba w naszym środowisku takiego namysłu nad zasadami, które powinny nam przyświecać, zebrania tych zasad, stworzenia jednolitego tekstu. Jeśli to się powiodło, to nie do mnie należy ocena, bo byłem w tej grupie, która nad owym projektem pracowała, ale wydaje mi się, że jest to jakiś krok do przodu. Kodeks oczywiście jest adresowany do wszystkich, że tak powiem, ale wydaje mi się, że no najważniejsze by było, aby jakoś wiązał tych ludzi, którzy no uprawiają historię no tą akademicką, bo powiem szczerze, ja nie za bardzo wierzę, aby, mam tutaj duże wątpliwości, czy na przykład dziennikarz poszukujący sensacji, traktujący historię instrumentalnie będzie czuł się tymi naszymi wskazaniami związany. Tu już chyba tak to zostanie, są to rzeczy nieuniknione. A więc przede wszystkim wydaje mi się, takie jest moje zdanie, że to unormowanie dobrego uprawiania historii poprzez takie, a nie inne zasady powinno wiązać tych wszystkich spośród nas, którzy się poczuwamy do uprawiania historii tej akademickiej. Tak jak mówił profesor Zamorski, istnieje oczywiście olbrzymie pole, może nawet przepaść między tą historią akademicką, a tą historią, która jest w dyskursie publicznym. Ten drugi rodzaj wiedzy o przeszłości, czy nie wiem, czy jak to powiedzieć, jakiegoś pojmowania, rozumienia przeszłości nie jest
nie jest, rzecz jasna, no, kształtowany przez nas tylko, w dużym stopniu kształtowany przez media, przez te formy przekazu, które, no, jakby to ująć, działają wedle własnych zasad, i to, co my przekazujemy jako badacze, nie musi mieć jakiegokolwiek wpływu na owe sposoby podawania przeszłości w dyskursie publicznym. To jest problem bardzo trudny, ale no nieunikniony, nie do uniknięcia. Tak po prostu widocznie to być musi, bo nie jesteśmy w stanie chyba niczego innego tu zaproponować, aby to zmienić. Ja też oczywiście widzę zagrożenia dla naszej wiedzy o przeszłości, naszego rozumienia przeszłości z tego powodu, ale nie mam tu żadnego pomysłu, rzecz jasna. Także chciałbym podkreślić, iż projekt zajęcia się owym zagadnieniem kodeksu był z pewnością i interesującym doświadczeniem także dla mnie. Jak już wspomniane to zostało, mieliśmy w tej grupie różne poglądy polityczne, ale sądzę, że współpraca była dobra i owocna. Chyba to mogę powiedzieć. Nie doszło chyba w żadnym wypadku do potrzeby jakiegoś regulowania sporu, konfliktu czy czegoś takiego. Coś takiego nie zaistniało. Miało to swoje, uważam, znaczenie. To tyle na razie może tytułem takiego bardzo ogólnego wstępu. Czy mógłbym jeszcze słowo? Tak, oczywiście. Otóż ja chciałbym jeszcze powiedzieć coś na temat, bo w tych naszych wypowiedziach rysuje się jakby taka rysa, takie przekonanie, że oto stawiamy, że jest ta historia profesjonalna i jest ta straszna, ta okrutna rzeczywistość i nadmiar historii. Sam jestem smutny i pełen winy, bo sam to tak narysowałem jakby we wprowadzeniu. Otóż jest parę rzeczy, o których musimy pamiętać, że takie wrażenie, że przełożenie kategorii myślenia profesjonalnego na myślenie społeczne o historii, które jest formą bycia historii oczywiście, nie jest tylko i wyłącznie za przywilejem dzisiejszych czasów. W wykładzie inauguracyjnym w Collège de France, Lucien Febvre, tłumacząc sens powstania szkoły czasopisma Annales, mówił dokładnie o tym, o czym my tutaj dzisiaj w tej chwili mówimy, o ogromie obecności historii w otoczeniu społecznym, o tym, że na historii wszyscy się znają, że brakuje profesjonalnego podejścia. Tylko tyle, że od tamtych czasów my mamy za sobą rewolucję metodologiczną, mamy za sobą rewolucję pamięciową i mamy kwestię bardzo poważnych zmian w naszym kulturowym podejściu i rozumieniu mitu oraz pamięci i do tego właśnie historii. To powoduje, że nasza sytuacja jest chyba dzisiaj jeszcze bardziej skomplikowana. Ale to nie znaczy, że my chcemy powiedzieć, że ludzie nie mają prawa do myślenia o historii. Nie. Forma myślenia o historii, nieprofesjonalna forma, jest oczywistością. Zawsze taka będzie. Rzecz w tym, że musimy budować jakieś sposoby transmisji wiedzy profesjonalnej do tej formy, do pierwszej refleksji, do tego sposobu, w którym historia funkcjonuje jako element, niezbędny element kultury człowieka. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję bardzo. W takim razie ja nawiążę, bo to są bardzo ważne tematy, które tutaj panowie poruszyli. Odwołam się też na chwileczkę jeszcze do preambuły. Króciutki cytat. Wśród rozmaitych sposobów przedstawiania dziejów, naukę historyczną cechują szczególne zasady i standardy umożliwiające zachowanie jej wiarygodności i rzetelności. Postępowanie zgodne z tymi regułami jest podstawą społecznego zaufania do historii jako nauki i do historyków jako grup. Koniec cytatu. Przede wszystkim interesuje mnie tutaj to społeczne zaufanie do historii i do historyków. Jeszcze zanim zadam pytanie, chciałam powiedzieć, że oczywiście kodeks w żaden sposób nie może zmienić tego, co się dzieje na naszych oczach.
to znaczy tego zjawiska, które Jerome de Groot nazwał konsumowaniem historii. Właściwie od lat 90. XX wieku historia i aktywność związana z przeszłością stała się formą spędzania czasu wolnego dla rzesz ludzi. I tego się oczywiście nie zmienia. W kulturze współczesnej historia jest konsumowana, stała się jakby produktem. Relacje między historią i publicznością są bardzo złożone, gdyż publiczność jest zaangażowana w robienie historii. History in the making, tak się to nazywa. A zatem ludzie, szeroka publiczność chce być samoświadomym podmiotem historycznym, czyli historia jest powiązana nie tylko z wiedzą o przeszłości, ale z osobistym doświadczeniem, z narodowością, nostalgią, tożsamością itd. Czyli w dzisiejszych czasach, kiedy to zajmowanie się przeszłością jest dla wielu takim hobby, zawodowi historycy nie mają oczywiście monopolu na uprawianie badań, zresztą jak powiedział pan profesor Zamorski, nigdy nie mieli. Czy nie trzeba od nowa zdefiniować historii jako profesji? Czy kodeks w jakiś sposób, bo nie zauważyłam tam definicji, prawda, historii jako dyscypliny naukowej, ale czy nie należałoby jeszcze raz niejako pokazać, jak historia jako dyscyplina naukowa różni się od wszystkich innych opowieści o dziejach. Zauważyłam podobieństwa, bo istnieją dwa kodeksy, tak, historyczne, to znaczy dwa kodeksy etyczne dla historyków. Jeden jest amerykański, jeden jest szwajcarski, prawda? I w tym kodeksie amerykańskim zauważyłam tutaj pewne podobieństwa, ale jest takie zdanie, jest taka jakby definicja, kim jest zawodowy historyk. Zawodowy historyk interpretuje przeszłość w sposób samoświadomy, czyli autorefleksyjny, zgodnie z wyuczoną profesjonalną praktyką historyczną. Tutaj należałoby się również zastanowić właśnie, i o to chciałam się również zapytać, oprócz tej definicji historii jako dyscypliny naukowej, co to znaczy, że historia cieszy się społecznym zaufaniem? Jaka odpowiedzialność tutaj ciąży na historykach, tych profesjonalnych, właśnie wobec tej szerokiej publiczności, która jest tak zainteresowana przeszłością. Tym razem może pan profesor Marek Kornat, jakby zechciał pochylić się nad tą kwestią. Cóż, no ja nie wiem, czy rzeczywiście my mamy monopol, czy nie mamy. Wydaje mi się, że zdobywanie wiedzy o przeszłości no jest naszą specjalnością dosyć ekskluzywną. Nie potrafię sobie wyobrazić, że górnik to zrobi, albo ksiądz, albo listonosz. To my to mamy to zadanie. My historycy, badacze, natomiast my nie mamy monopolu na używanie wiedzy o przeszłości. Używają jej politycy, używać mogą wszyscy obywatele, wszyscy przedstawiciele życia publicznego, więc wydaje mi się, że to by należało tu podkreślić. A co do obowiązków naszych wobec społeczeństwa, no sądzę też, że nie ma potrzeby specjalnie tu poszukiwać jakichś nowatorskich sposobów odpowiedzi. Mówić prawdę i tyle, a prawda jest zgodnością z rzeczywistością. Ja to tak widzę, najprościej jak można. Prawda jest zgodnością z rzeczywistością, tym co zgodne z rzeczywistością, mówić prawdę i koniec. To jest właściwie wszystko, co mi przychodzi do głowy na tym momencie. Pan profesor Stola. Oczywiście, że nie mamy monopolu. Co więcej, my nawet tracimy względną przewagę, którą przez jakieś 100 lat historycy mieli. To znaczy w innym porządku społecznym niż obecnie zbudowane taki rodzaj zaufania do merytokratycznego autorytetu elit. W okresie, kiedy elity są pod ciężkim obstrzałem, każdy, kto twierdzi, że jego wiedza jest lepsza, dlatego że jest ugruntowana i zdyscyplinowana, powinien wzbudzać podejrzenie. A ja właśnie tak sądzę. Nasza wiedza o przeszłości nie jest jedyną wiedzą. Wiedzę o przeszłości produkują bardzo różni ludzie. Natomiast śmiem twierdzić, że my dzięki temu, że robimy to właśnie samoświadomie, że pierwszym naszym zadaniem jest kwestionowanie własnych opinii, że robimy to w sposób ugruntowany, opierając się na źródłach, takich albo innych. I robimy to w sposób zdyscyplinowany, nie tylko przestrzegając logiki formalnej, ale jeszcze iluś tam zasad, które nasi poprzednicy wypracowali przez ostatnie mniej więcej 100-150 lat. Więc sądzę, że to jest lepsze.
Czy to jest ciekawsze, równie atrakcyjne? Nie jest równie atrakcyjne, bo kłamstwo zawsze jest bardziej atrakcyjne, bo jest dostosowane do odbiorcy. Kłamstwo jest budowane tak, żeby przekonać odbiorcę, natomiast my musimy przekonać odbiorcę i jednocześnie go nie oszukać. Więc rola jest podwójnie trudna, natomiast ja wierzę, że prawda ma swoją siłę łagodną, która działa nawet wtedy, gdy śpimy. Więc tu pokładam moją nadzieję właśnie w tej ukrytej sile. A wracając do kwestii tych źródeł, no to jak mówię, trzy rzeczy, na co zwracamy uwagę. Po pierwsze źródła, stąd wzywamy do ich ochrony, jak najszerszego udostępniania, chronienia, opracowywania i tak dalej. Po drugie ogólne zasady uprawiania nauki, których nie rozwijaliśmy, bo one są, jest specjalny dokument stworzony w Polskiej Akademii Nauk, który dotyczy uczonych różnych dziedzin. Nimi dzielimy te zasady, ale mamy jeszcze pewne swoje szczególne, przy czym ten dokument, to nie jest krótki traktat metodologiczny. Nie, on stwierdza, że uprawianie historii jest zajęciem moralnym, które wiążą pewne zasady moralne właśnie. I to, czy ktoś stosuje się do pewnej metodologii na przykład, ma też charakter moralny. Mianowicie czynimy wysiłek, żeby informacje, które dostarczamy innym ludziom, były jak najbardziej prawdziwe, żeby tam było jak najmniej fałszu. Może tak powiem. Może nie tyle przedstawienie prawdy, co odsiewanie fałszu jest naszym głównym zajęciem. I dla mnie to jest zadanie, które ma charakter moralny. Można je robić dobrze nie tylko w sensie wysokiego profesjonalizmu, ale można, to, co robimy, jest dobre, albo to, co robimy, jest złe. Dziękuję bardzo. Panie profesorze Zamorski, czy coś jest do dodania? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że w szczególności mamy do czynienia z sytuacją, bo skąd się bierze problem czy potrzeby definiowania, jaki jest zakres nauki historycznej? No bierze się z cechy współczesnej kultury, którą określił taki bardzo ciekawy brytyjski współczesny teoretyk historii Bentley, mówiąc o tym, że cechą kultury końca ubiegłego i początku tego stulecia jest przesunięcie ontologiczne. Przeszłość została przesunięta do teraźniejszości. Współczesny człowiek nie widzi różnicy między przeszłością i teraźniejszością. Nie widzi problemu w przypisywaniu przeszłości współczesnego systemu wartości, współczesnych terminów. Dlatego jeśli pani profesor zada pytanie, o co chodzi w tym kodeksie, to ten kodeks mówi tak, szacunek do przeszłości i szacunek wzajemny. O szacunku wzajemnym być może będziemy jeszcze rozmawiać, bo jest bardzo potrzebny, ale szacunek do przeszłości jest jednym z najistotniejszych wymogów etycznych pracy historyka. Bo on powiada, żyjemy w innej czasoprzestrzeni, aniżeli czasoprzestrzeń, o której mówimy i którą opisujemy. Musimy być etyczni i zachować szacunek do tego, że ludzie żyjący kiedyś nie myśleli naszymi kategoriami. Żyli w innym społecznym otoczeniu. To jest trywialne, zda się. Ale wyobraźcie sobie, że w tej debacie, którą mieliśmy, jeden z podstawowych zarzutów, bardzo zresztą świetnych i bardzo dobrych krytyków naszego projektu, czyli młodej grupy tej związanej z Komisją Teorii Historii Polskiej Akademii Nauk, było, co to znaczy szacunek wobec przeszłości? Otóż szacunek wobec przeszłości powiada tak, nie możesz mówić o niewolnictwie w Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Bo czym innym jest słowo niewolnik, niewolnictwo i pojęcie niewolnictwa dzisiaj i inaczej kwestie zależności pojmowano kiedyś. To jest problem, że my przenosimy współczesny sposób myślenia, patrzenia w przeszłość. Szacunek do przeszłości zawiera się w tej pięknej maksymie Marka Bloka, gdy on mówił, tutaj już trawestuję, kto dał nam prawo do tego, byśmy sądzili naszych ojców według naszych zasad. Ja tutaj to przesadziłem mocno, ten cytat mi w tej chwili, ale to jest między innymi, jak możemy się zabawiać w sędziów ludzi, którzy nie żyją, których nie ma. Trzeba być bardzo ostrożnym w ogóle w sądach. To jest jeszcze kwestia prawdy.
ale to o tym myślę, że będziemy później rozmawiać. Dziękuję. Ja myślę, że nadszedł czas na tą prawdę, dlatego że tutaj wielokrotnie pada już zarówno odwoływanie się do prawdy historycznej, w kodeksie wielokrotnie też pojawia się dążenie do prawdy. I to jest też to, co mnie bardzo nurtuje. Jak rozumieć prawdę historyczną? Kodeks w żaden sposób jej nie definiuje. Pan profesor Kornat powiedział wyraźnie, że dla niego jest to zgodność sądów z rzeczywistością, czyli ta arystotelesowska koncepcja prawdy, która, jak wiemy, nauka historyczna ma paradygmatyczną strukturę i nie w każdym paradygmacie ta definicja jest aktualna. Są paradygmaty, które inaczej definiują prawdę historyczną. Poza tym, każdy historyk tak naprawdę wierzy w to, że jego badanie prowadzi do prawdy, w jaki sposób rozstrzygać spory, skoro nie mamy dostępu bezpośredniego do rzeczywistości przeszłej, ona już nie istnieje, prawda? A zatem rozstrzygnięcie, czy to jest ta narracja dana, jest zgodna z rzeczywistością, czy nie, jest bardzo trudne. Jak daleko może być posunięta otwartość na poglądy, na przykład takie, z którymi diametralnie się nie zgadzamy, zakładając, że wszyscy jesteśmy historykami i każdy wierzy w swoją tutaj prawdę. To jest pytanie, które chciałam panom zadać i przede wszystkim tą definicję prawdy. Dlaczego w kodeksie jej nie ma? To nie jest jakaś oczywistość przecież, prawda? Pan profesor Stola tym razem pierwszy. Definicji nie ma dlatego właśnie, że historycy mają różne zdania w tej sprawie i nie musimy jej narzucać. Natomiast jest słowo dążenie do prawdy. Na różne sposoby definiowany jest pewien wysiłek, wychylenie ku prawdzie, powiedziałbym. Ja lubię to odwracać, to znaczy mówić, czym to nie jest. Możemy się spierać o naturę prawdy i co ona oznacza, ale dużo szybciej się porozumiemy, co to jest fałsz, co to jest nieprawda. I dużo łatwiej możemy wykazać, że coś jest fałszywe. Czy poprzez wewnętrzną niespójność, czy przez niezgodność ze źródłami, czy też z inną naukową wiedzą udowodnioną przez kogo innego, na przykład z historiami społecznymi dobrze uzasadnionymi. Więc w tym sensie my nie musimy jej definiować, bo to by wywołało namiętne spory, takie, które trwają już od dawna pomiędzy różnymi historykami. One są zbędne. Dla mnie jest ważne, żebyśmy podzielali szacunek dla niej, jakkolwiek byśmy jej nie definiowali, i nas sprzeciw wobec fałszu. Dziękuję. Myślę, w tle jakieś hałasy. Chyba jakiś pogłos. Panie profesorze Zamorski, z punktu widzenia metodologa, tak? Czym dla pana profesora jest prawda historyczna? Tak jak ona zafunkcjonowała w kodeksie? Ja się już nie pytam o rozmaite teorie, tylko jak to wygląda właśnie z perspektywy kodeksu? Pan profesor Stola bardzo dokładnie powiedział. Państwo przed chwileczką słyszeliście profesora Kornata. Różnimy się, my się różniliśmy w obrębie komisji w pojęciu i w podejściu historyka do prawdy. Dlatego nie używamy i nie wprowadzamy żadnej definicji prawdy, natomiast mówimy o dążeniu do prawdy. Mówimy o dążeniu do prawdy, bo przyjęliśmy, że koncept rzetelnych badań musi zasadzać się na pewnej idei. I tą ideą jest prawda w sensie idealnym, jest dążenie ku prawdzie. I my powiedzieliśmy tutaj od razu, o co nam chodzi. Każdy profesjonalnie uprawiający historyk powinien dążyć do prawdy, co polega, i tu cytuję, w szczególności na stałej weryfikacji sądów i faktów, na konfrontowaniu własnych opinii o przedmiocie badań ze źródłami informacji o nich. Historycy kształtują swe poglądy na temat przeszłości, opierając je na źródłach historycznych oraz wiedzy naukowej. Powiedzieliśmy, jak rozumiemy dążenie do prawdy i ustalanie sądów pewnych. W tej ocenie sądów pewnych powinniśmy zachować szacunek wobec innych autorów. I nie wolno nam pominąć zdania i opinii autorów, którzy mają przeciwny do nas pogląd.
Wydaje mi się, że poszliśmy dość daleko w tym opisie prawdy tutaj. Prawda, która, czy oddaliśmy, jeszcze tak mówię, dążąc do prawdy, historycy powinni przedstawiać swe sądy i wyniki badań w sposób, który umożliwi ich weryfikację. Przed chwileczką pani profesor zapytała, czym się profesjonalne, naukowe uprawienie historii różni od spojrzenia powszechnego. No, tym właśnie, że gdy mówię o przeszłości, to opowiadam, w jaki sposób, w oparciu o co doszedłem do takiego, nie innego sądu. A ty, człowieku, możesz to sprawdzić w każdej chwili. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ponieważ pan profesor Kornat powiedział, czym dla niego jest prawda, tak, to przy okazji, zanim oddam panu profesorowi głos, zapytam jeszcze właśnie o to rozstrzyganie sporów. Jak rozstrzygnąć spór, powiedzmy, na podstawie kodeksu etycznego wobec dwóch historyków, którzy doszli do całkowicie odmiennych wniosków na podstawie tych samych tak naprawdę źródeł? W jaki sposób tutaj przeprowadzić taką analizę i przyznać któremuś z nich rację? Proszę Państwa, więc ja jeszcze chciałem się odnieść do tej kwestii kodeksowego sformułowania o dążeniu do prawdy, więc ja go zaakceptowałem z pełnym przekonaniem o jego słuszności, ale rozumiem to w ten sposób, że ono jest dobre, niemniej prawda historyczna oczywiście istnieje. Jeśli nie ma prawdy historycznej rozumianej jako zgodność sądu z rzeczywistością, no to wszystko jest daremne. To znaczy, że szukamy sposobu do wyrażenia własnych projekcji, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Innymi słowy, tylko prawda jest ciekawa. Gdybym miał przed sobą książkę i autor tej książki mi ją ofiarował i powiedział, no wiesz, czy wie pan, no to są moje własne projekcje wyobraźni i przyszłości, nie szukałem prawdy historycznej, no to obiecuję, że ja bym ją przy pierwszej sposobności spalił. Mi to jest niepotrzebne. Szukam prawdy, chociaż prawda może być nieosiągalna, to jest oczywiste, może być nieosiągalna. A więc postawa dążenia do prawdy jako konstytutywna cecha wydaje mi się tutaj bardzo ważna i dobrze, że to zostało w kontekście powiedziane. Druga sprawa, o której chcę jeszcze powiedzieć, wydaje mi się, że no, chyba tutaj nie ma między mną a profesorem Zamorskim różnicy, mianowicie bliższa mi jest wizja historyka jako tłumacza przeszłości niż sędziego. Ale tak do końca zgodzić się z tym, co mówił Febvre w tym wykładzie, który był tu cytowany, no jest pytanie, czy można, bo no nie wiem, kiedy historyk XVIII wieku pisze o zrywaniu sejmów przez jednego człowieka bardzo często, No to czy nie powinien jednak dać pewnej oceny tego? Nie wiem. Czy kiedy historyk pisze o pakcie Ribbentrop-Mołotow i rozpoczęciu II wojny światowej, to też powinien uniknąć jakiejkolwiek opinii? No wydaje mi się, że no jest to problem. Natomiast generalnie zgadzam się z tym, że bardziej przemawia do mnie idea historyka tłumacza przeszłości niż sędziego ludzi z przeszłości. A co do pani profesor pytania teraz, mianowicie, no cóż, to jest tak, sądzę, że to poniekąd będzie naturalne, że dwóch historyków pisze na ten sam temat i dochodzą do innych wniosków czy ocen. Nie wyobrażam sobie, żebym jako historyk polski miał taki sam pogląd na temat na przykład Fryderyka Wielkiego niż jak Niemiec, prawda? Możemy dyskutować, możemy uzgadniać swoje podejścia, jakoś zbliżać się do siebie, ale wydaje mi się, że będzie różnica zawsze. Albo historyk polski i rosyjski o Katarzynie II, jak będzie rozmawiał. Też będzie podobnie. Myśmy wczoraj mieli interesującą konferencję, też w tej formie przez ekran, jak dzisiaj z Rosjanami, o traktacie ryskim. I te różnice były, ale różnice były mniejsze niż oczekiwałem, kiedy wchodziłem na antenę, że się tak wyrażę. To jest nieuniknione. Problem się pojawia wtedy, kiedy historyk jeden pisze, że II wojna światowa była, podam jako przykład, rozpoczęta wskutek agresji Niemiec na Polskę, a drugi powie, że to Polska napadła. Tu jest problem. No i to zjawisko występuje, tylko że
No ja nie wiem, myśmy zresztą napisali w tym kodeksie naszym, że intencją naszą jest apel o to, aby jak najmniej było regulacji prawnych wkraczających w materię dociekania prawdy o przeszłości. Mi się wydaje, że to chyba jest dobra postawa. Nie mam tutaj zdania. Na pewno mamy do czynienia dzisiaj ze zjawiskiem na przykład tzw. historii alternatywnej, prawda? Jestem tutaj uważany za jednego z wrogów tego zjawiska, czyli ostatnia odsłona tego to jest opowieść o tym, jak to Władysław Studnicki chciał Polskę zbawić, zawierając sojusz z Niemcami w 1939 roku, prawda? No to jest właśnie to zjawisko kwestionowania wszystkiego i w ogóle robienia historii inaczej, czyli bez źródeł, bo taka jest rzeczywistość, ale to jest inny trochę problem, może jeszcze go poruszymy w naszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Pan profesor Stola chce zareagować. Tak. Z szanownym przedmówcą, bo cóż to byłaby za prawda, gdyby ona była ograniczona przez granice narodowe? Co to za prawda by byłaby? Gdyby była polska prawda, rosyjska, niemiecka, amerykańska i luksemburska. Ja często jest tak, że z moimi kolegami, nie wiem, amerykańskimi czy izraelskimi się w jakiejś sprawie zgadzam, w której oni się nie zgadzają ze swoimi kolegami z tego samego uniwersytetu, a ja nie zgadzam się z kolegami z Krakowa na przykład. Więc wydaje mi się, że jedną ze wspaniałych rzeczy, jeśli chodzi o prawdę historyczną, jest to, że ona nie jest zamknięta w klatce narodowej. Nie ma tej żelaznej klatki, o której mówił pewien... A czy ja to powiedziałem? Ja tylko powiedziałem to, panie profesorze, ja tylko powiedziałem to, że historyk ukraiński powie, że pokój Ryski był rozbiorem jego kraju, a ja powiem, że był kompromisem terytorialnym w Europie Wschodniej. Jest różnica? Jest. Mnie wolno do tego poglądu, ten pogląd tak powiedzieć, jemu też wolno. Nie wiem, czy to ma sens tego typu dyskusja, bo jeżeli ja czegoś nie mówię, pan mi tutaj to jakoś zarzuca, no jest to trochę jestem tym zaskoczony. Okej, to może źle pana zrozumiałem. Powiem tak, wie pan, trochę oględnie, no ale... To może źle pana zrozumiałem, ale wydawało mi się właśnie, że były jakieś prawdy nieuzgadnialne. Natomiast to, o czym pan teraz mówi, przykład oceny traktatu ryskiego, to jest po prostu inne spojrzenie. Widzimy ten sam przedmiot z różnych perspektyw i nie ma sprzeczności pomiędzy nimi. Coś, co było kompromisem, dla innych było rozbiorem. Nie ma sprzeczności. Powiem nawet tak, to jest prawda bogatsza, która uwzględnia obydwa te spojrzenia. Ale wracając do naszego kodeksu i naszych sporów, bo to jest bardzo dobry przykład, że historycy mogą się różnić. W wielu wypadkach jest tak, że nie możemy rozstrzygnąć, która z dwóch wykluczających się opinii jest lepsza, dlatego że brak jest nam danych. Tak? Bardzo często postępujemy w półmroku, ale czasami możemy. Możemy wychwycić słabości czy rozumowania, czy niezgodność czyjejś tezy ze źródłami, czy niezgodność z inną wiedzą naukową. Więc wydaje mi się, że pozostawiając miejsce na takie stanowiska, których się nie da uzgodnić, dlatego że za mało wiemy, może kiedyś odkryjemy źródło albo jakiś nowy sposób spojrzenia, który rozstrzygnie te pytania, cały czas jesteśmy zobowiązani do tego, żeby robić to z szacunkiem. Dziękuję. Czy jeszcze coś? Ja rozumiem tak, że to dążenie do prawdy zawiera się tutaj pewna właśnie moralna, jak to powiedział pan profesor Stola, intencja, że mogę się mylić, mogę na podstawie niewielu źródeł błędne wnioski wyciągnąć, ale moja intencja jest taka, że ja dążę do jak najbliższej, tak, prawdy historycznej. Ja jednak tutaj używam zawsze tego przymiotnika historycznej, gdyż różni się jednak ona dla mnie od tej całkowitej zgodności sądów z rzeczywistością. Dobrze, chciałabym teraz, żebyśmy zajęli się kolejnym tematem, a mianowicie trochę mnie tutaj rozczarowało, jeśli chodzi o miejsce, jakie zajmuje w kodeksie akurat temat historii w sferze publicznej, dlatego że to są bardzo takie niewielkie tylko, prawda, wzmianki, a są tutaj poruszone bardzo istotne rzeczy. Przede wszystkim bardzo ważne zdanie, historia nie jest pamięcią. Wydawałoby się, że to jest jakaś taka oczywista rzecz, jednak ten memory boom charakterystyczny dla badań humanistycznych ostatnie 10, nawet więcej, 20 lat, spowodował zalew literatury nad zjawiskiem pamięci zbiorowej i badań nad tym zjawiskiem,
I pamięć zbiorowa jako jedna z form obecności przeszłości w teraźniejszości, jak gdyby zatarła się granica pomiędzy tą pamięcią zbiorową a historią jako nauką. Oczywiście wielu historyków wskazywało, już długi okres czasu wskazuje na to, jakie niebezpieczeństwo tutaj leży w tym utożsamieniu pamięci zbiorowej z przeszłością. Pisał o tym Krzysztof Pomian w 2006 roku, gdzie oddzielał wyraźnie historię od pamięci na podstawie tutaj pewnego utożsamienia się autora, tak, z tym z brakiem dystansu do przeszłości. W 2019 roku Timothy Snyder w rozmowie z Jackiem Żakowskim bardzo ostro już powiedział: pamięć niszczy historię. Wyciąga z przeszłości to, co jej potrzebne i opowiada to tak, jak jej wygodnie. Fakty nie mają dla pamięci znaczenia. Historia uczy nas naszych słabości, a pamięć sprawia, że niczego się z przeszłości nie uczymy. Dlatego autorytaryzm potrzebuje pamięci, tak jak demokracja potrzebuje historii, która pozwala uczyć się na błędach. To Timothy Snyder. I jeszcze chciałam tylko przytoczyć tutaj różnicę między pamięcią zbiorową i akademicką historią, które wymienił James Ward w 2002 roku. Po stronie historii umieścił obiektywizm, krytycyzm, oddzielenie przeszłości od teraźniejszości, natomiast po stronie pamięci subiektywizm, stronniczość i wiązanie przeszłości z teraźniejszością. Barbara Szacka, która zajmuje się pamięcią zbiorową, z kolei przypisała pamięci zbiorowej po prostu inne funkcje społeczne, a mianowicie dodawanie prestiżu, wzmacnianie tożsamości grupowej oraz legitymizację istniejących struktur władzy i porządku społeczno-politycznego. No nie trudno tutaj, prawda, stwierdzić, że historia również może spełniać podobne funkcje, tak, że niejako ta pamięć zbiorowa z tą taką silnie tożsamościową ideą oraz historia również mogąca spełniać takie funkcje, no, że nastąpiło zatarcie się tej granicy. Ja tutaj to zdanie w kodeksie, historia nie jest pamięcią, właśnie interpretuję w ten sposób, że te niebezpieczeństwa zostały przez komisję zauważone. I chciałam się właśnie zapytać o to, w jaki sposób przeprowadzić tą wyraźną granicę pomiędzy pamięcią zbiorową, czyli pamięcią o przeszłości, tak, która cały czas funkcjonuje. Ta przeszłość jest obecna w teraźniejszości poprzez tą pamięć zbiorową, a akademicką historią. Może pan profesor Kornat. Cóż, no, wydaje mi się, że takiej granicy postawić się chyba nie da. Natomiast istotnie bliskie mi jest to stwierdzenie w kodeksie i to w ogóle założenie, że historia nie jest pamięcią i że musi przezwyciężyć raczej pamięć, aby podjąć realne badania nad przeszłością. Co i bym się jedynie upomniał o to, że no, ta przeszłość bardzo świeża, najnowsza jest zwłaszcza, choć nie tylko, ale zwłaszcza przedmiotem tej żywej pamięci, prawda? To, co powiedział kiedyś Wereszycki, nie wygasła przeszłość, prawda? Przeszłość nie wygasła, ta niedawna, świeża, i z tym stanem rzeczy jakoś historyk się musi liczyć. Ale takiej granicy, o którą pani pyta, chyba się postawić nie da. Jestem tutaj sceptyczny. Dziękuję. Czy pan profesor Zamorski? Znaczy, powiedzmy od razu, że to słowo historia nie jest pamięcią, jest cytatem po raz pierwszy sformułowanym bardzo wyraźnie w dokumencie podpisanym przez grupę historyków francuskich opublikowanym w Libération w 2005 roku, powtórzonym później w 2008 roku w deklaracji z Blois podpisanej przez całą grupę historyków międzynarodowych. A tekst, bardzo dobrze, że pani profesor przywołała tutaj tekst Krzysztofa Pomiana, który w 2006 roku już zastanawiał się nad źródłami erupcji pamięci, i każdy historyk profesjonalny od początku zauważał niebezpieczeństwo owego zbyt daleko idącego kultu pamięci. No dzisiaj mamy do czynienia z jej skutkami.
bardzo, bardzo dramatycznymi skutkami. Przywołany na początku naszego spotkania tekst profesora Traby i grupy uczonych z Uniwersytetu Poznańskiego no pokazuje, że widzimy już ten problem bardzo poważnie. Natomiast czy jest granica między pamięcią i historią? Po pierwsze, historia nie może się wyrzec pamięci. Też nie wylewajmy dziecka z kąpielą. My tutaj bardzo wyraźnie mówimy, że my powinniśmy równocześnie pamiętać o tym, że to jest nasza siostra, prawda? Co więcej, ona jest obecna u narodzin historii, prawda? Wszak Mnemozynę no, miała ścisły związek z Klio. I to ten związek, o tym związku trzeba pamiętać. On jest stały, on istnieje. Ważnym jest jednak, byśmy widzieli różnicę w pamięci. Jaka jest granica? No, pamięć jest, przesuwa się, prawda? Tak jak tutaj profesor Kornat powiedział. Ja chodziłem do szkoły podstawowej w latach, tutaj już chyba niewielu ludzi jest, którzy to może potwierdzić, w których jeszcze w pierwszej czy drugiej klasie czciliśmy rocznicę wybuchu powstania styczniowego. To było w komunistycznej Polsce. Kto dzisiaj pamięta o rocznicy wybuchu powstania styczniowego oprócz niektórych radiostacji? Przytaczają to w tych porannych wiadomościach. Pamięć się przesunęła, natomiast wszyscy pamiętają, czy większość ludzi pamięta datę rocznicy zamachu majowego. Prawda? Większość ludzi pamięta dzisiaj oczywiście wybory czerwcowe. One żyją, więc w tym sensie można powiedzieć, pamięć jest zjawiskiem, tak jak Pomian chciał powiedzieć, bardzo ważnym dla historyka, bo tam można i tam powinniśmy rozmawiać, to jest pamięć pobudza ludzi do profesjonalnego zainteresowania historią. Jest źródłem funkcjonowania przeszłości w ludzkim umyśle. Jednym ze źródeł zresztą. I dlatego ten kontekst rozgranicza jednak to i dlatego uznaliśmy za konieczne, by, jak tutaj już profesor Kornat powiedział, by pokazać, że jest ta granica. Dziękuję. Pan profesor Stola. No, oczywiście historyk nie może być przeciwnikiem pamięci, jest starsza od historii. Znaczy to, co nazywamy pamięcią, czyli społecznie uzgodnione wyobrażenia przeszłości, bo przecież nie mówimy o faktycznej pamięci czyichś doświadczeń, tylko o tym, co ktoś się dowiedział i to bardzo często z drugiej ręki. Jest to rzecz dużo starsza od historii akademickiej. Ja mam taką metaforę, że historycy są systemem immunologicznym tych pamięci zbiorowej. Jesteśmy białymi krwinkami, niezbędnymi do tego, żeby chronić pamięć zbiorową przed chorobami. Ona łatwo ulega chorobom w postaci fałszu, który jest pociągający, gra na niskich uczuciach, przypochlebia się słuchaczowi. Więc pamięć potrzebuje historyków, w obydwie strony to działa. Historycy potrzebują pamięci dlatego, że ona jest źródłem zainteresowania naszymi książkami. Między innymi. Więc nie krytykujmy jej tak bardzo. Z drugiej strony od czasów, jak razem z kolegami przegrałem konkurs o duży grant międzynarodowy z taką grupą, która badała pamięć, mam bardzo mieszane uczucia do pamięci i jej badania. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeśli oczywiście. Zapomniałem jeszcze o jednym. Otóż nie wiem, kiedy pani profesor Kazanie cytowała to stwierdzenie, czy nie wiem, czy to jest z profesora Pomiana, czy profesora Snydera, ale chodzi o to stwierdzenie, że dyktatura czy autorytaryzm potrzebuje pamięci, demokracja potrzebuje wiedzy, coś takiego. Snyder. To uważam, że to jest bardzo poważne uproszczenie. Czy będzie dyktatura, czy będzie totalitaryzm, monarchia konstytucyjna, czy absolutna demokracja, ochlokracja, cokolwiek. Nie ma to znaczenia moim zdaniem specjalnie wielkiego. Otóż zawsze będzie problem i pamięci, i problem wiedzy. I zawsze będzie to napięcie, o którym mówiliśmy. Dziękuję bardzo. Tak, to Timothy Snyder, który uważał, że po prostu zatarcie tej granicy pomiędzy pamięcią a historią wspiera systemy niedemokratyczne. No tak przynajmniej się wypowiadał. Polemizować wolno. No. Oczywiście, tak, oczywiście. I właśnie dochodzimy teraz do kolejnego tematu, który również jest taki mocno kontrowersyjny, jak się okazuje. Historia i prawo.
Kodeks stanowi, że warunkiem rozwoju nauki historycznej jest z jednej strony ograniczenie do niezbędnego minimum regulacji prawnych i ingerencji państwa w materię wiedzy o przeszłości, z drugiej jednak stworzenie ram prawnych, które gwarantują wolność uprawiania nauki. Jest tutaj jeszcze jedno zdanie, bardzo istotne jest tutaj z perspektywy naszej dyskusji. Historycy powinni strzec wolności i praw niezbędnych do prowadzenia badań. I teraz pozwolicie panowie, że przytoczę wyniki sondażu. W lutym 2021 roku, w trakcie głośnego procesu, znanego nam wszystkim oczywiście, wytoczonego Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu, OKO.press przeprowadziło sondaż i zadało takie pytanie, czy należy stawiać przed sądem historyków, którzy narażają reputację Polski, na przykład pisząc o współudziale Polaków w zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej. Stawienia przed sądem historyków narażających reputację Polski chce 39% respondentów. Nie wiem, czy pocieszające jest to, że no jednak nieznaczna większość, 51%, nie odpowiedziała oraz raczej nie. Profesor Michał Bilewicz, który komentował te wyniki, pisze, że potrzeba cenzurowania historii bierze się z konformizmu społecznego, ludzie są zamknięci na nową wiedzę, a także bierze się z niepewnej narcystycznej tożsamości narodowej. Ale moje pytanie związane z historią i prawem, a także również i z tym procesem, i z tym sondażem jest takie. Czy historyk może zniesławić sprawcę, podając na przykład jego nazwisko w pracy naukowej? Czy są to dane drażliwe? W jaki sposób historyk może strzec tych wolności i praw niezbędnych do prowadzenia badań właśnie w kontekście prawnym? Co możemy zrobić? Jakie mamy narzędzia oprócz listu protestacyjnego i tak dalej? Czy właśnie takie sformułowanie tego w kodeksie nie jest niejako po prostu jakąś taką iluzją, tak naprawdę, pobożnym życzeniem, że mamy wpływ tutaj na tego typu właśnie działania. Panie profesorze Stola, od pana chciałabym zacząć w tym momencie. Oczywiście wpływ każdego z nas oddzielnie na bieg tego świata jest ograniczony, ale lawina tak obieg swój zmienia, po jakich toczy się kamieniach, że poetę zacytuję. I pamiętam, jak z pałającymi policzkami czytałem te wiersze w latach 80. jako młody student historii, ale one nie straciły na aktualności. Więc to jest przeciwko poczuciu bezsiły. A może tak, nawet jak jesteśmy bezsilni, to jeszcze nie jesteśmy bezradni. Naszą siłą jest myślenie. Więc bronię się przed tą sugestią przed chwilą, którą od pani usłyszałem, że nic nie możemy zrobić. Pierwszą rzecz, którą możemy robić, kiedy widzimy zagrożenie dla tych wolności, to jest mówić to. Nie udawać, że ich nie widzimy. Może ktoś się z nami nie zgodzi. Może się mylimy, może jesteśmy przeczuleni. Niech się ktoś nie zgodzi. I znowu zacznie się dyskusja, zacznie się rozmowa. Ta rozmowa już będzie momentem tworzenia pewnej wspólnoty, jeżeli będziemy przestrzegali reguł tej dyskusji, o których mówi nasz kodeks. I w końcu ja przekonam jego, albo on przekona mnie, albo znajdziemy jeszcze jakąś inną odpowiedź, której żaden z nas nie miał na początku tego sporu. To zdanie jest tak sformułowane, zdanie w kodeksie, przeciwko szeroko rozumianej ingerencji państwa. Państwo to jest machina przemocy, zawsze. Nawet jak nie musi wyprowadzać policjanta z pałką, to on gdzieś tam jest w tle. Jest sędzia, prokurator, więzienie. Więc my jesteśmy za jak największym ograniczeniem ingerencji państwa, zwłaszcza, że w ostatnich latach, i nie mówię o ostatnich 5 latach, tylko ostatnich 20 kilku latach, mamy w różnych krajach przykłady ustawowego regulowania, co się wydarzyło w przeszłości, albo jak należy to oceniać. Tak? Mamy masowe ruchy obalające pomniki, albo mówiące, ten człowiek powinien być usunięty z naszych podręczników. Ja mówię, dobrze, rozmawiajmy o tym, natomiast nie możecie mi zabronić o tym mówić. Więc wydaje mi się, że jest bardzo wiele różnych zagrożeń. One mają w chwili, kiedy stają, te zagrożenia są w ręku rządzących, są dużo bardziej niebezpieczne, bo są to ludzie, którzy są potężni, mają władzę. Stąd specjalnie jest wyróżnione to miejsce dotyczące prawa i tam jest powiedziane urzędów i sądów. Tak?
Sądy nie są od tego, żeby decydować o sporach pomiędzy historykami, czy się coś wydarzyło tak, czy nie inaczej. Mamy niedawny przypadek, kiedy sąd wpadł w taką pułapkę i decydował, które źródło było bardziej wiarygodne. Mówię to o źródle, z którego korzystała profesor Barbara Engelke, nie zapytawszy historyków. To było bardzo ważne. Nie powołano żadnego eksperta, który mógłby sąd oświecić, a tak jak ja bym nie wyrokował o różnicach między prądem zmiennym a stałym, albo o zasadach wycinki lasu, tak samo sądzę, że sąd, nie zasięgnąwszy opinii eksperta, nie miał podstaw do takiego wyrokowania. To jest tylko jeden przykład, świeży i blisko nas dotyczący, ale różnych zagrożeń w różnych krajach widzieliśmy wiele. Dziękuję. No, można to jeszcze uzupełnić, bo przykład Engelkinga, ale znamy też przykład Jacka Probaczyńskiego, gdzie akurat nie sąd zapytał historyków o opinię. Historycy powiedzieli, że no, nie ma dowodów na to, że Chrobaczyński nie miał racji, nie ma dowodów na to, że Chrobaczyński miał rację, ponieważ listy Volksdeutschów były towarem szczególnego zainteresowania władz i bezpieczeństwa nowego państwa komunistycznego i bezpieczeństwa sowieckiego i równocześnie samych Volksdeutschów. Stąd niewiele list Volksdeutschów się zachowało i w związku z czym nie ma takiej podstawy. Sąd domagał się dowodu na piśmie, czy profesor miał rację, czy nie, i zabawiał się w interpretację. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, tak by nie przedłużać. Jest kapitalna książka Karla Ginzburga o historyku i sędzi, który bardzo niuansowy sposób pokazuje wzajemną zależność sądu historyka i sądu prawnika. Dziękuję. A co z tym zniesławieniem? Szczególnie tutaj, panie profesorze, tylko dodam, dla historyków zajmujących się historią najnowszą. To jest bardzo istotne. To nie można podać. W kodeksie bardzo wyraźnie napisaliśmy, iż historyk musi wykazać, to jest napisane dosłownie, ogromną delikatność i ogromne, że tak powiem, ostrożność w sytuacji, w której może narazić drugiego człowieka na zniesławienie. To jest bardzo złożone. Przykłady na przykład z oral history, prawda? Myśmy debatowali o nich, pisaliśmy ten kodeks. Są bardzo złożone często. Często dochodzi do sytuacji, w której znamy to z doświadczenia historyków pracujących w historii mówionej, prawda? Że dochodzi do sytuacji, w której warunkiem uczestnictwa świadka historii w całym procesie zapisania jego doświadczenia jest to, że on domaga się anonimowości. I nawet jeśli popełnił przestępstwo, my przyrzekliśmy mu, że on będzie anonimowy. To jest przypadek dziennikarza i tajemnica dziennikarska. To jest bardzo złożona kwestia. Nie, to jest kwestia na zupełnie odrębne, bardzo ciekawe seminarium i jeśli ten kodeks stałby się kiedyś punktem do takiego seminarium, bylibyśmy bardzo zadowoleni. Napisaliśmy o tym bardzo wyraźnie w tym kodeksie, że ta kwestia wymaga szczególnej dbałości i staranności. Pan profesor Kornat. Jeśli można, więc tak, no ja oczywiście i na tych zebraniach, kiedy był kodeks nasz redagowany, jak i dzisiaj, pozwolę sobie to powtórzyć, mianowicie uważam, że i niecelowe, i przede wszystkim nieskuteczne byłyby próby wprowadzenia przepisów karnych, które by groziły sankcjami karnymi za szkalowanie narodu i tak dalej. Oczywiście przy okazji uprawiania zawodu historyka. Natomiast no, każdy człowiek ma prawo się bronić. Jeśli ktoś niesłusznie, zwłaszcza niesłusznie, bez dowodów źródłowych powie, że ojciec Iksińskiego był szmalcownikiem tak zwanym, konfidentem Gestapo czy coś w tym stylu, to ci potomni jego mają prawo się bronić. Sam bym to robił i ten historyk, który się pomyli, nie może chodzić po kraju i się uskarżać, że opresyjne państwo rękami sędziów, prokuratorów go ściga. Nie. Każdy ma prawo się bronić, każdy ma prawo udać się do sądu, kiedy uzna to za konieczne. To jest standard. To jest standard. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam zadać ja jedno pytanie, a potem dopuścimy do głosu publiczność, bo tutaj zarządzający całością profesor Piotr Witek zbiera pytania od publiczności na czacie, ale ja jeszcze muszę zapytać o jedno. Historia i polityka. To jest też coś, co mnie żywo interesuje, gdyż kodeks wyklucza nadużywanie historii
do rozpowszechniania ideologii, wizji politycznych, czy do sprzecznej z wiedzą naukową, do głoszenia sprzecznych z wiedzą naukową poglądów, a także sprzeciwia się bardzo wyraźnie fałszowaniu obrazu przeszłości. I teraz moje pytanie jest takie, czym jest nadużywanie historii i jej instrumentalizacja? Przecież nie każde wykorzystanie wiedzy o przeszłości w dyskusjach nad teraźniejszością jest nadużyciem, prawda? Ścierają się tutaj nam dwie takie koncepcje niejako nauk humanistycznych. Podstawowa przecież funkcja humanistyki w dalszym ciągu, jak pisze Ryszard Nycz, polega na formowaniu krytycznej samowiedzy oraz wrażliwości i sprawczej kreatywności tu i teraz współcześnie, czyli chodzi tu o społeczną przydatność nauki historycznej. Gdyż humanistyka zaangażowana, właściwie tutaj wychodzi z takim postulatem, ażeby właśnie rozwiązywać problemy społeczne, cywilizacyjnie istotne współcześnie, ażeby humanistyka była właśnie społecznie przydatna, co niejako automatycznie, prawda, wskazuje, że historycy powinni zabierać głos w bieżących sprawach. Druga koncepcja to jest pewien rodzaj izolacjonizmu nauki historycznej, to znaczy zamknięcia się w pewnych takich hermetycznych zagadnieniach, oczywiście czystej naukowo, profesjonalnie poprawnej, neutralnej i obiektywnej, przynajmniej to dążenie do obiektywizmu, ażeby zachodziło. A zatem tu mamy takie starcie tych dwóch koncepcji i moje właśnie pytanie jest takie, kiedy właśnie możemy mówić o nadużywaniu historii, gdyż no, tak jak powiedziałam już, ten ostateczny efekt pracy historyka w formie narracji historycznej bardzo często jest przecież połączeniem wiedzy źródłowej, pozaźródłowej, bardziej i mniej zasadnych hipotez czy spekulacji. Nie możemy tutaj mówić o takim czystym, prawda, produkcie, który będzie niejako efektem tego, no, tej pracy historyka, który całkowicie wyizoluje ją od współczesnych wydarzeń. W jaki sposób? Bo kodeks, tak jak mówię, niejako po prostu absolutnie zabrania tego nadużywania, ale nie precyzuje dokładnie, co tym nadużyciem będzie. Pan profesor Zamorski, dawno nie był pierwszy. Akurat nie historia i polityka. Więc muszę powiedzieć tak, że co jak koń każdy widzi. Wystarczy włączyć media, posłuchać polityków i zorientujemy się, że zamiast wizji rozwiązywania problemów przyszłości, zamiast rozstrzygania kwestii, które będą decydować o naszej przyszłości, bardzo wielu polityków zabawia się w historyków i interpretację przeszłości. I to jest sprawa, która boli mnie jako obywatela, boli mnie jako historyka. Bo tam, gdzie można korzystać z wiedzy historycznej i trzeba, słabo z niej korzystamy. Przykład. Choćby przykład naszego przekonania o cudowności, wspaniałości i wielkim heroizmie i doskonałości naszej narodowej historii. Ileż razy urażamy Litwinów, odmawiając im prawa do dziedzictwa Rzeczpospolitej obojga narodów. Czy polityk nie powinien sobie zdawać z tego sprawy, że to była Rzeczpospolita obojga narodów i że takie podejście tworzy podstawę do bardzo ciekawych koncepcji politycznych, których zresztą byliśmy świadkiem nie tak dawno przy okazji najnowszego, ostatniego święta 3 maja. Ale ile lat musiało upłynąć, żebyśmy w ten sposób myśleli? Jako demograf historyczny powiem tak, gdy rozważamy kwestię tragicznej sytuacji demograficznej dzisiaj naszego kraju, związanej z gwałtownym spadkiem rozrodczości, to nie rozwiążemy tego wyłącznie narzędziami politycznymi, wyłącznie narzędziami ekonomicznymi, bo jest to problem o wiele głębszy, o którym historycy, demografowie historyczni bardzo dużo wiedzą. I gdzie są pewne teorie demograficzne, które pokazują złożoność tego problemu. Może powiedzieć tak, nas nie ma w tych debatach. Czy to jest nasza wina? Nie wiem do końca, ale cały History Manifesto przy wszystkich swoich
że tak powiem, krytycznych i negatywnych elementach. Całe historia manifestu jest takie, ekonomiści, socjolodzy, politolodzy tworzą wizję przyszłości człowieka, bazując na doświadczeniu i opinii o przeszłości, ale ich perspektywa przeszłości sięga początków XX wieku, bo więcej nie wiedzą, nie korzystają z nas. Jest tym zapewne i nasza wina. Niemniej jednak nie zbudujemy przyszłego świata i nie rozwiążemy problemów ekologicznych stojących przed nami, problemów politologicznych, politycznych, szerokich, związanych z funkcjonowaniem dzisiejszego zglobalizowanego świata bez pomocy również historyków, również, nie wyłącznie i nie tylko. Przykład tego, że w Nature ukazał się artykuł, zresztą z udziałem naszych dwóch kolegów z Polski, w Nature, dotyczących badań nad przeszłością i zmianami temperatury powietrza, pokazuje, jak dalece już zachodzi powoli konwergencja pomiędzy wiedzą historyka i wiedzą nauk przyrodniczych. No ale to jest świat, który jest tak odległy od tego, co słyszymy, gdy włączymy dzisiaj telewizor i słyszymy, jak używa się argumentów historycznych do walki politycznej między naszymi politykami. Dziękuję. Pan profesor Kornat, polityka i historia. No cóż, proszę Państwa, no ja jestem przeciwny oczywiście temu, co Pani nazwała izolacjonizmem. Historia ma swoją misję, historyk, przepraszam, ma swoją misję społeczną, nie powinien z niej rezygnować. To jest oczywiste, a co do historii i polityki, no to jest tak szerokie zagadnienie, Właściwie nie wiem, od czego zacząć i kiedy skończyć. Może powiem bardzo krótko. Oczywiście, że w Polsce dzisiejszej historia jest wykorzystywana w walce politycznej, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, to tu się zgadzam, mając inne poglądy na wiele spraw z moim szanownym przedmówcą. Wydaje mi się jednak, że nie ma świadomie prowadzonej polityki robionej przez rząd, która byłaby polityką nadużycia i manipulacji wiedzą o przeszłości. Ja takich zjawisk nie widzę, chyba że mi ktoś poda przykłady, chętnie podyskutujemy. A co do tego przykładu, o którym mówił profesor Zamorski z Litwinami, no cóż, no sprawa wygląda tak, że Litwini to doświadczenie dziejowe, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, przez wiele, wiele lat przeklinali po prostu. I dopiero w ostatnim czasie uświadomili sobie, że to fenomenalne dziedzictwo, jaką jest Konstytucja 3 maja, warto do niego się odwołać. I to stworzyło pomost, nieoczekiwany też dla mnie, piękny pomost i trzeba go kultywować. I to, że prezydent Rzeczypospolitej zaprosił właśnie prezydentów z regionu na nasze wielkie święto 3 maja, no to piękny gest. Ale to najpierw tak było, że przeklinali. Kiedy Jerzy Giedroyć chciał z emigracyjnymi Litwinami, no bo z innymi się nie dało, zrobić jakąś dyskusję w kulturze o tym doświadczeniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zgłosił się jakiś taki jeden, nazywał się Danauskas, jakiś publicysta litewski z Ameryki, który napisał krańcowo antypolski tekst, krańcowo antypolski. Także to tak też wyglądało kiedyś. Dziękuję. I pan profesor Stola się szykuje. Oczywiście nie mogę się zgodzić z moim przedmówcą w sprawie neutralności obecnego rządu. Wydaje mi się, że są systematyczne kampanie dezinformacyjne. Właśnie to polega na... To wie pani, jest takie świetne powiedzenie o kelnerze, który się myli. No każdy kelner się myli, ale jeżeli kelner myli się zawsze na swoją korzyść, to znaczy, że jednak kradnie. Więc jak widzimy pewną powtarzalność błędów w komunikatach publicznych, to ja mówię, to nie są tylko błędy, to jest tendencja. Natomiast ja się cieszę, jak politycy sięgają po na przykład analogie historyczne, bo to by oznaczało, że może nas potrzebują wtedy właśnie w roli systemu immunologicznego. Bo, że strawestuję zdanie klasyka, fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki, fałszywych wyobrażeń, na których politycy żerują, zbijając kapitał polityczny, ale nawet w dobrych intencjach. Kiedy chcą podnieść poczucie wspólnoty albo dumy jakiejś grupy i posługują się fałszywymi informacjami, to jest właśnie fałszywa historia będąca mistrzynią czegoś niedobrego. Więc jestem też przeciwnikiem izolacjonizmu. To jest
siła żywotna naszego zawodu, także zainteresowanie odwołania w sferze publicznej do wiedzy o przeszłości i nasza bardzo wielka rola, żeby chronić wspólnoty, do których należymy, przed fałszem. Ja tylko jedno zdanie ad vocem, mianowicie no, tu by musiały być podane przykłady, to wtedy bym się ustosunkował. Pan profesor Zamorski jeszcze. Coś. Znaczy chodziło o to, by powiedzieć, o co nam chodzi, by bronić. My to bardzo wyraźnie tutaj sformułowaliśmy. Mówiąc o tym, że nie da się oddzielić polityki od historii, zadaniem historyków jest krytyczny namysł nad przeszłością, który wyklucza nad używaniem historii jako sprzecznego z wiedzą naukową instrumentu budowy czy rozprzestrzeniania ideologii i wizji politycznych. I wizji politycznych. Osobiście powiem tak, boli mnie wizja polityczna, w której wyklucza się Lecha Wałęsę, bo ja przeżyłem Solidarność i wiem, co mu zawdzięczam. Jako obywatel, jako Polak. Nie chodzi o to, żeby go stawiać na piedestale. Wiemy jako historycy, że jest szereg kwestii, nie ma ideałów, ale równocześnie próba wygumkowania go, no przepraszam, o żołnierzach wyklętych nie będę w tej chwili wspominał. Może oddamy głos naszym słuchaczom, bo zdaje się są tak, tutaj... oczywiście, to chciałam właśnie powiedzieć, że pan profesor Witek zebrał pytania, ja ich nie widzę, także bardzo proszę o przedstawienie pytań od publiczności. Dzień dobry, witam państwa. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, mam nadzieję, że dobrze słychać. Tak, słyszę. Super. Są dwa pytania od pani profesor Ewy Solskiej i od pana profesora Jana Pomorskiego. No, zacznę od pani profesor Ewy Solskiej, która jako pierwsza sformułowała swoje pytanie. Pani profesor pisze tak. Bernard Stiegler w książce pod tytułem Wstrząsy, głupota i wiedza w XXI wieku tak tytułuje jeden z rozdziałów. Rozum i odpowiedzialność. Kim jest człowiek uniwersytetu? Parafrazując ten tytuł, również w kontekście przytoczonych w nim kategorii rozumu i odpowiedzialności, pytanie do autorów kodeksu. Kim jest historyk XXI wieku? Kim jest historyk XXI wieku? Tak, to jest pytanie? Tak. Proszę bardzo, panie profesorze. Mówię pana, moja wypowiedź będzie bardzo skromna i niemal banalna. Tym samym, co zawsze, ma szukać prawdy historycznej, która jest zgodnością sądu z rzeczywistością. Natomiast powinien być świadom, że działa w innym otoczeniu, niż na przykład działał Szymon Askenazy, kiedy pisał swojego księcia Józefa, bo nie miał konkurencji żadnej, nie było internetu, nie było telewizji, nie było tych wszystkich instrumentów przekazu myśli, które mamy dzisiaj. Ale zamysł musi być zawsze ten sam, dążenie do prawdy historycznej. I to nie jest specjalnie odkrywcze stwierdzenie. Pan profesor Stola, tak? To nie wiadomo, czy to badanie ma charakter normatywny, czy opisowy. Bo jacy są historycy XXI wieku? Można by zrobić badania, są takie badania, co oni mówią, co robią, ale to chyba nie o to chodziło, bo chodziło o to, kim powinien być. Tak? Do tego zmierza nasz kodeks. Jaki powinien być historyk XXI wieku? I powiem, oprócz różnic, które wspominał profesor Kornat, i dodam jeszcze jedną. Wobec zmierzchu wielkich ideologii, które organizowały życie publiczne w wieku XX. Liberalizmu, komunizmu, socjalizmu, faszyzmu, konserwatyzmu. Wyobrażenia przeszłości pełnią rolę substytutu, taką rolę totemiczną, a także rolę motywacyjną dla polityków. I dlatego właśnie rola historyka jest większa, podobna może do roli filozofa w okresie wielkich ideologii. Kiedy to na filozofach spoczywała ta rola białych krwinek, mających uniknąć fałszu czy zagrożenia. Teraz nasza misja jest być może cięższa, jest może trudniejsza, wystawiona na częstsze razy, ale też ważniejsza właśnie z tego powodu. Pan profesor Zamorski. Czy myślę, że tu nie ma wielkiej różnicy między historykiem XXI wieku, historykiem XX wieku i historykiem w starożytności? Dlaczego? Dlatego, że historia jest ludzką refleksją o przeszłości. I jako historyk zajmuje się refleksją o przeszłości. Zajmuje się nią jednak w warunkach XXI wieku, jeśli miałbym powiedzieć to, co jest ważne w XXI wieku,
to dla mnie najważniejszym jest to, byśmy zrozumieli, iż wyzwania, które stoją przed człowiekiem, nakazują mu, byśmy porzucili swoje dawne swary głupie. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, ogromnymi wyzwaniami, jako ludzie. I jeśli potrafimy przekazać system wartości, który pozwoli ludziom w przyszłości współdziałać w rozwiązaniu tych problemów, no to wtedy choć odrobinę spełniłbym to, o czym marzę, ale zadanie ogromne, ogromne. Refleksja o przyszłości, to jest to, co bawi historyka i powinno go zajmować. Dziękuję. Piotrze? Pytanie od pana profesora Jana Pomorskiego. To są właściwie dwa pytania. Jaki, panowie, w świetle kodeksu widzicie największy problem etyczny, z jakim musi sobie poradzić dziś środowisko akademickich historyków w Polsce? I drugie pytanie. Kodeks powstał na zasadzie konsensusu. Czego każdy z panów najbardziej żałuje, że choć proponowane, nie trafiło jednak do ostatecznego tekstu? Pan profesor Stola może. Czego najbardziej żałuję? Myślałem, że ten kodeks będzie krótszy. Tak mi się marzyło, że można zwięźle wyrazić wiele rzeczy i to był kompromis. Ja starałem się tam biegać z brzytwą przy różnych naszych spotkaniach i czasami się to udawało. To jest dobry kodeks. Ja się podpisuję pod nim obydwoma rękami. Nie ma tam nic, z czym bym się nie zgadzał. Więc moje kompromisy miały, powiedzmy, charakter redaktorski, a nie pryncypialny. A jaka była pierwsza część pytania? Przepraszam, bo już... Największe etyczne niebezpieczeństwo obecnie, tak. Z którym musi poradzić sobie środowisko historyków w Polsce. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że ono płynie z podważenia pojęcia prawdy, podważania pojęcia prawdy. Z bardzo różnych motywów. Z pragnienia wyzwolenia ludzkości z bezosobowej tyranii prawdy. Tak jak marksiści wierzyli, że mogą wyswobodzić ludzkość z bezosobowej tyranii rynku, obalając kapitalizm. Bardzo chwalebny zamiar emancypacji, wyzwolenia człowieka od czegoś, tego władcy niewidzialnego, władcy bez twarzy. To teraz mam wrażenie, że wielu ludzi chce się wyzwolić spod tej tyranii, która mu nakazuje zgodzić się na coś, na czym on się nie chce zgodzić, tylko dlatego, że to jest prawdziwe. Jeśli tego nie obronimy, przegraliśmy jako historycy, przegrają wszyscy uczeni w naukach społecznych, humanistycznych i innych, ale sądzę, że też przegramy jako ludzie. Pan profesor Zamorski. Największym etycznym wyzwaniem przed historykiem dzisiaj jest walka ze stereotypicznością i stereotypizacją oglądu przeszłości. Czyli kwestia, w której trzeba pokazać i wykazać różnorodność postaw, motywów i złożoność ludzkich działań w przeszłości. Ta złożoność ludzkich działań w przeszłości bardzo często jest sprzeczna z ogólnonarodowym, z ogólnospołecznym, z grupowym pojęciem, pojmowaniem świata. I to jest chyba największe wyzwanie, by potrafić dostrzec doświadczenie przeszłe jako doświadczenie budujące niezależnie od granic kulturowych, etnicznych. To jest ogromne wyzwanie etyczne, bo trzeba często łamać same swoje stereotypy myślenia i wyobrażania świata. Czego żałuję w kodeksie? W kodeksie żałuję, że zgodziłem się, ale nie było wyjścia, na to, że odstąpiliśmy od pojęcia obiektywizacji na rzecz intersubiektywności sądu. Dlaczego? Pan profesor Pomorski zrozumie, jako uczeń Jerzego Topolskiego, że odeszliśmy od mądrego pojęcia wprowadzonego przez Jerzego Topolskiego, które nazywa się obiektywizacją, na rzecz pojęcia dzisiaj łatwiej akceptowanego przez wielu, czyli intersubiektywności sądów. Dziękuję. I pan profesor Kornat. Cóż, proszę państwa, no...
W tym wypadku w 100% się zgadzam z moimi przedmówcami co do kwestii największego problemu etycznego. Dopowiedziałbym, cytując te słynne słowa Władysława Konopczyńskiego, że historia niech służy życiu, ale niech się nie wysługuje. Myślę, że to jest ponadczasowe. Pokusa wysługiwania się, pokusa takiego właśnie uprawiania historii, która jest wysługiwaniem się, będzie chyba zawsze. Także jest niestety w naszych czasach i mimo, że od słów Konopczyńskiego, wypowiedzenia tych słów przez Konopczyńskiego upłynęło chyba 80 lat prawie, to są one aktualne. A co do sprawy, co się nie znalazło, przypominam sobie jeden taki moment, kiedy pamiętam, że coś, jakiś fragment proponowałem i tam było zdanie, że no, poddajemy krytyce, czy potępiamy to za duże słowo, ale no, mamy, proszę Państwa, dzisiaj to zjawisko zdobywania stopni naukowych w sądach poprzez procesy. Jeśli ktoś nie dostanie rehabilitacji, no to idzie bardzo często do sądu. I to zdanie było jakoś przeze mnie formułowane, może niezbyt udolnie, w każdym razie się nie znalazło, a to jest kolejny poważny problem, bardzo poważny problem, no bo nie może być tak, że sędziowie dystrybuują tytuły naukowe. No, domyślają się Państwo, jak wielki to jest dzisiaj problem. I to może się powinno było znaleźć, ale przecież nie sądzę, żeby to był powód do stwierdzenia, iż nie poruszono sprawy najważniejszej. W każdym razie na pewno jest tak, że ten problem się nam daje we znaki coraz mocniej, zwłaszcza od czasu nieszczęsnej reformy Gowina, która wprowadziła pojęcie decyzji administracyjnej. Decyzją administracyjną jest każdy akt nadania stopnia, prawda? A więc podlega zaskarżeniu do sądu, no i coraz częściej się z tego korzysta, a przecież sąd nie może działać inaczej niż na podstawie ekspertyzy biegłych. A więc de facto to wszystko jest bardzo, bardzo dla mnie dziwne. Był ten problem w każdym razie poruszany w czasie naszych spotkań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja na zakończenie jeszcze taką praktyczną sprawę chciałam poruszyć, gdyż PTH na sam koniec zobowiązuje swoich członków i zachęca do stosowania kodeksu oraz upowszechniania jego zasad. Skargi na naruszanie kodeksu rozpatruje Sąd Koleżeński PTH. Pytanie moje jest takie, co jeśli Sąd Koleżeński rozpatrzy taką sprawę i faktycznie uzna, że historyk nie przestrzega kodeksu etycznego. Co może zrobić? Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie kodeksu? To mnie fascynuje. Ja się przyznaję od razu, że nie wiem. No, czy ktoś wie? To oczywiście. Opinia środowiska. To znaczy będzie to upublicznione, tak? Sąd Koleżeński, jak wyda decyzję, to ona będzie jawna, nie ma sądu kapturowego, ona będzie jawna. Ja nawet z ostatnich dni mam przykład, kandydat na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej bardzo brzydko nazwał kolegów z Centrum Badań nad Zagładą, jednego z lepszych w Europie ośrodków badań nad zagładą. Ja przytoczę tutaj cytat, specjalnie sobie zachowałem, porównał ich do fantastów, nienawistników i naukowych hochsztaplerów. Moim zdaniem to byłby świetny przykład dla rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński, jeśli ten pan jest członkiem PTH albo jeśli się zgodzi, do tego, czy nie naruszył właśnie zasady szacunku i powstrzymania się w dyskusji od inwektyw. Znaczy ja bardzo liczę, dlatego że sąd będzie sposobem ożywienia, żeby to nie był martwy dokument, musi być stosowany. I rozumiem, że te w cudzysłowie wyroki tak będą upublicznione na stronie PTH. Mam nadzieję. Rozumiem. Panie profesorze Zamorski, jako przewodniczący tej komisji, czy jak pan sobie wyobraża, panie profesorze, właśnie przestrzeganie tego kodeksu i sankcje? Znaczy, zacznijmy od istoty Polskiego Towarzystwa Historycznego, które jest towarzystwem. Jest towarzystwem. Tam nie ma, że tak powiem, obowiązku przynależenia, nie ma innego poza moralnym obowiązkiem poczucia wspólnoty i towarzystwo no, nie będzie nikogo wsadzać do więzienia.
nie będzie nikogo, że tak powiem, skazywać na karcer, natomiast może podjąć postępowanie, które będzie postępowaniem prowadzonym przez sąd koleżeński i może powiedzieć, że to nie jest godne towarzystwa. Dlatego w tym postępowaniu mogą brać udział przede wszystkim, w szczególności członkowie towarzystwa, a ci, którzy nie są członkami towarzystwa, tylko wówczas, jeśli wyrażą gotowość takiego postępowania. Już w trakcie dyskusji nad kodeksem, zresztą w Lublinie u Państwa, pojawił się problem taki, że wielu prawników podnosiło kwestię taką, że niezależnie od tego, że żadnych sankcji praktycznie nie ma, to kodeks jednak dokonuje pewnej kodyfikacji, czy pewnego zapisu zwyczajów, zasad, które mogą w jakimś stopniu pojawiać się w kwestiach spornych i w dyskusjach, również prowadzonych na sali sądowej. Nie jestem prawnikiem i nie wiem, jak dalece do tego może dojść. W każdym bądź razie nie było takim naszym zadaniem. To jest zbiór zasad profesjonalnego postępowania w badaniach historycznych, profesjonalnego zachowania się również nas, historyków, między sobą. Dziękuję bardzo. Doskonałe zdanie na zakończenie naszej rozmowy i dyskusji. No to, czy kodeks będzie działał i jak będzie działał, to oczywiście się dopiero okaże. Na razie jest to bardzo wstępna próba, idea, bardzo szlachetna i zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Bardzo serdecznie panom dziękuję za rozmowę. Dowiedziałam się wielu rzeczy, które mnie nurtowały, kiedy przeczytałam ten kodeks. Także życzę mu wszystkiego naprawdę najlepszego. Jeszcze raz dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś w końcu na prawdziwej konferencji. No mnie już ogon rośnie, bo po raz trzeci ogon rośnie, ale z moim przyjacielem, również o innych poglądach politycznych z Warszawy, zapowiedzieliśmy sobie, że jak nam ogon urośnie, to się powiesimy na ogonie pod Zamkiem Królewskim w Warszawie i będziemy sobie pić piwo. Jeśli można na zakończenie jeszcze jedno zdanie tylko, mogę? Chciałem tylko powiedzieć tyle, że właściwie szkoda, że w naszej dyskusji nie odezwali się krytycy kodeksu, tak? Bo z tego co pamiętam i wiem, na Facebooku kodeks był bardzo mocno krytykowany z bardzo różnych stron. Te zarzuty były bardzo, bardzo różnorakie. No szkoda, że nikt z krytyków nie zechciał w ogóle, tak, wziąć udziału w tym naszym spotkaniu i żeby te zarzuty sformułować. Także no, mam nadzieję, że ta dyskusja jeszcze będzie trwała i że będzie inspirująca. Będzie trwała, bo będzie film chyba zawieszony do oglądania, także na pewno będą komentarze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do widzenia Państwu. Dziękujemy. Widzenia. Dziękujemy.